Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Halleluja. Czy czuliście to samo, co ja? Tutaj na przodzie? Boża obecność, Jego oblicze, Jego twarz. Halleluja. Ja powiem, że ostatni czas jest dla mnie taki bardzo rozkoszujący się, kiedy... Nie wiem, czy też tak macie takie przesilenie wiosenne, że bardzo się chce spać, ale jeszcze bardziej chcę mieć społeczność z Panem. Halleluja. Kiedy rano otwieram oczy, to jak się cieszę, że już słyszę ten głos, już czas. Już czas. I to jest ciągle tego jest za mało, za mało. Chciałbym jeszcze zwrócić słowo, które Krzysiu tutaj przeczytał. Psalm 105. Szukajcie Pana i mocy Jego. Niech raduje się serce szukających Pana. Potem zaraz, gdzie jest napisane, że grajcie Mu, śpiewajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach, chlubcie się Jego imieniem, czyli chwalcie się, przechwalajcie się Jego imieniem. Potem jest napisane, szukajcie, niech się raduje serce szukających Pana. To jest 105 psalm, przy trzecim wierszu jesteśmy. Niech się raduje serce szukających Pana, szukajcie Pana i mocy Jego. I teraz zwłaszcza to zdanie, które mnie tak bardzo rozradowało, które każdy dzień się rozkoszuje. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Co to znaczy? Wiecie, ostatnimi czasy przychodzę przed oblicze Pana i o nic nie proszę, ale uwielbiam Go. Chcę szukać Jego oblicza. Jeden sposób to jest, kiedy szukamy ręki Pana. Amen. Kiedy szukamy Jego ręki, to jest dobre. Ale kiedy szukamy Jego oblicza, to jest naprawdę wielką radością. Nie tylko dla nas, ale dla naszego Pana. Wiecie, skąd to wiem? Stąd to wiem, że On przychodzi i obdarowuje wszystkim, co zawsze szukałem w Jego ręce. Halleluja. To jest tak jak z dzieckiem. Ktoś to przypomniał ostatnio, że to jest tak jak z dzieckiem. Kiedy dziecko przylatuje do Ciebie i mówi do Ciebie, tata, daj 2 dychy albo daj 5, to my się cieszymy i dajemy naszym dzieciom, my rozkoszujemy się, my nie martwimy się, że znowu przyszedł, no, wiecie? Ale z radością, mamy te relacje, jeszcze się chcemy trochę, jak to powiedzieć, posprzeczać, chcemy mieć jak najwięcej tego czasu razem, ale jesteśmy w stanie dać jeszcze więcej i więcej, nie tylko tyle, o ile prosi. Takimi zwykłymi jesteśmy ludźmi, wiecie, a o ile bardziej Ojciec nasz niebieski. Ale jest inny sposób, kiedy przychodzimy kiedy przychodzi dziecko do Ciebie, kiedy przychodzi Twój syn, Twoja córka, ja już mam dorosłych i wiecie, czasami to ja muszę iść do nich się przytulić. Jakoś nie chcą już przychodzić, tak się przycić do taty, ale kiedy małe dziecko przychodzi do Ciebie, przytuli się i jak fajnie, że jesteś, tatusiu, jak fajnie, że jesteś, mamusiu, i nic nie chce, jak fajnie, że jesteś, jak się cieszę, że już jesteś, przyszedłeś z pracy i dziecko się cieszy, jak fajnie, że już jesteś. I takim czasem się cieszę teraz każdy dzień. Przychodzę i mówię, Boże, jak bardzo chcę się przytulić do Ciebie. Jak dobrze, że jesteś. Jak dobrze, że masz dla mnie czas. I to jest właśnie to. Szukajcie zawsze oblicza Jego. Przychodźcie przed Jego oblicze i dobrze jest szukać ręki Pana. Tutaj jest napisane, że szukajcie mocy Jego. Szukajcie Pana i mocy Jego, ale szukajcie zawsze oblicza Jego. Halleluja. Ja mam taki niedosyt jeszcze bardziej, aby szukać Jego oblicza. Może wstaniemy, niech to będą 2 minuty, ale o nic nie prośmy w tej chwili i powiedzmy, Panie, tatusiu nasz, Ojcze, jak fajnie, że jesteś. Jak fajnie, że mogę stanąć przed Twoim obliczem. I tak, wiecie, chcielibyśmy się przytulić przez tę chwilę, 2 minuty niech to będzie, i powiedzieć, tatusiu, dobrze, że jesteś na tym miejscu. Halleluja. Ojcze kochany, dziękuję, że jesteś. Dziękuję Ci, że Twoja obecność, Panie, jest taką rozkoszą dla nas. Dziękuję Ci, że słowo Twoje nie jest ograniczone, że niczym nie ograniczyłeś, Panie, swoich dzieci, że Ty masz zawsze ramiona otwarte i my się chcemy przytulić do Ciebie, nie prosząc o nic, bo wiemy, że Ty masz więcej niż potrafimy poprosić. My nie potrafimy nawet sobie wyobrazić czasami, co potrzebujemy, ale chcemy się w tej chwili wtulić w Ciebie. Chcemy wtulić się w Twoją obecność, poczuć tę rozkosz, poczuć Twój oddech, poczuć Twoje bicie serca. Chcemy poczuć, Panie, Twoje ramiona. Chcemy poczuć się, Panie, tak jak w Twoich ramionach, jak w ramionach Ojca. Halleluja. Przez tę chwilę wtul nas, Panie. Halleluja. Chcemy, Panie, Twojej twarzy. Chcemy Twoich oczu. Chcemy Twoich oblicza, Panie. Halleluja. Chcemy naprawdę, Panie, być tak blisko w tej relacji, aby słowo Twoje dotykało nas. Chcemy, Panie, się dotykać Ciebie. Chcemy, Panie, poczuć Ciebie. Chcemy być, Panie, wtuleni w Ciebie i tak w tej obecności trwać. Halleluja. Dziękuję Ci, że to jest możliwe przez Ducha Świętego. Dziękuję, że przez krew Jezusa Chrystusa tak właśnie blisko mogę przyjść do Ciebie, tatusiu. Że w Tobie mogę, w Duchu Świętym mogę wołać Abba, tatusiu. Że w Duchu Świętym mogę wołać przyjdź, przyjdź, Panie Jezu. Halleluja. Że w Duchu Świętym mogę być tak blisko w Twoich ramionach i że ja wcale nie muszę tam stąd wychodzić. Że ja wcale nie muszę tam stąd opuszczać. Że mogę być tam cały czas przez krew Jezusa Chrystusa. Dziękuję Ci, tatusiu, że Ty to udostępniłeś, że nie musimy być oddaleni, że nie musimy przychodzić, nie musimy płacić ofiar, nie musimy płacić ceny. Dziękuję Ci, że możemy być przed Twoim obliczem. I Ty powiedziałeś, przychodźcie śmiało, śmiało, dzieci moje, przychodźcie, nie krępujcie się, nie wstydźcie się, przychodźcie ze śmiałą odwagą przed tron Ojca, przychodźcie i przytulajcie się do mnie, halleluja. Dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, że możemy przychodzić przed Twoje oblicze, halleluja. I przed Twoim obliczem jesteśmy, halleluja, Jezus. Halleluja, przez Jezusa Chrystusa krew, halleluja. Amen. Halleluja. Nie mierzyłem, czy było 2 minuty, ale wiecie, chcę więcej i więcej, więc zachęcam was, kiedy będziecie w domach, kiedy będziecie mieć czas, wtulajcie się w Bożą obecność. Wtulajcie się w Niego, szukajmy Jego twarzy zawsze, Jego obecności, Jego oblicza. Halleluja. Ja bym chciał poprosić Agnieszkę o takie świadectwo, najlepiej jak sama powie, zanim będę czytał Słowo Boże, bo wiecie... Agnieszka sama powie. Chwała Panu. Tak na początku krótko jeszcze na ten temat, co Janusz mówił, tych dzieci, bo ja akurat mam taką rozbieżność, że mam syna 15-letniego i taką małą córeczkę. I powiem tak, że jak przychodzę do syna, żeby się przytulić, to już mamo, nie rób. Natomiast córka właśnie tak mnie wita każdego dnia. Kiedy tylko wchodzę do domu z pracy, to ona już leci, żeby się przytulić. Także mam i to, i to. I tak. Dzięki Bogu, że mam taką różnicę wieku i mam się do kogo przytulać. Chciałam się podzielić takim snem, który dał mi Pan. Jestem Panu wdzięczna za ten sen, bo długo modliłam się. Zawsze jak słyszałam, że ktoś ma sny od Pana, to zawsze też chciałam taki sen od Pana otrzymać. I mimo, że ten sen był przerażający, to jestem Panu wdzięczna, bo dużo mogłam odebrać od Pana. W śnie tym widziałam łąkę i na tej łące było 2 młodych ludzi. I ci ludzie ćwiczyli, tak jakby chcieli, nie wiem, poprawić swoją kondycję. Tak to wyglądało. To były takie ćwiczenia. Przed nimi był płot i nagle za tym płotem pojawił się lew. Wiecie, na początku no nic wielkiego. A jeszcze powiem, że jak pierwszy raz dostałam ten sen, no to zbagatelizowałam to. Mówię, no sen jak sen, wszyscy mają sny, ale w ciągu tygodnia 2 razy miałam ten sam sen i wtedy zaczęłam modlić się, żeby Pan pokazał mi, co chce powiedzieć mi przez ten sen, bo wiedziałam, że to jest od Pana, bo rzadko zdarza się, żeby 2 razy ten sam sen otrzymać. No więc są ci 2 ludzie, tak, którzy ćwiczą, którzy chcą ćwiczyć, chcą wzmacniać się. Jest płot i pojawia się lew. I wiecie, ten lew na początku wydawał się takim zwykłym lwem, ale nagle zobaczyłam taki przerażający widok tego lwa. Wiecie, lew taki sam w sobie... On jak atakuje, to jest bardziej tak znienacka. To nie jest, a ten lew to było tak jak taki wściekły pies. Po prostu to była piana z pyska, to były takie oczy, po prostu byłam przerażona widokiem tego zwierzęcia. I tak na początku ci młodzi ludzie cały czas ćwiczyli i ten lew nie mógł nic zrobić, choć ten płot nie był jakiś taki wielki, jakiś taki rozbudowany, ale po prostu trzymał się z daleka. Ale był moment, kiedy nagle oni tak jakby zwrócili swój, tak jakby popatrzyli się na tego lwa, przestali tak jakby ćwiczyć, popatrzyli na niego i przerażenie w ich oczach. Popatrzyli jeden na drugiego i zaczęli uciekać. W momencie jak zaczęli uciekać, to ten lew bez problemu ten płot przeskoczył i rozszarpał tych młodych ludzi. Wcie obudziłam się przerażona, naprawdę. To było, może jak to opowiadam, to na pewno nie umiem tego opowiedzieć tak, jak to przeżywałam, ale Po prostu obudziłam się przerażona po tym śnie. Widok tego lwa takiego okrutnego i tego, co zrobił z tymi ludźmi. I zaczęłam się modlić, żeby Pan powiedział mi, co chce przekazać przez ten sen, co chce do mnie mówić. I wiecie, Pan zaczął mówić i usłyszałam: zapasaj swoje ręce do walki. Tylko tyle, krótkie słowo. I chodziłam z tym snem, modliłam się i Pan ciągle mówił, wiecie. I zobaczyłam dwie rzeczy, które usłyszałam, które Pan chce mi powiedzieć. Pierwsze to jest ostrzeżenie. To jest to, abym wiedziała, z kim walczę. Że to nie jest zwykły przeciwnik, to nie jest taki po prostu byle kto. Ale to jest diabeł, który nas po prostu nienawidzi, który zrobi wszystko, żeby nas zniszczyć. I to, żeby po prostu zapasać te ręce do walki i nie odpuszczać, tak? Że po prostu dopóki my walczymy, to on nie jest w stanie nam nic zrobić. Żeby te nasze ręce były zaprawione do walki. I druga właśnie takie przyszło z Ducha Świętego, że... To była też taka zachęta, tak? Żeby zapasać te ręce do walki i żeby ich nie opuszczać, że po prostu Pan jest z nami, tak? I jeżeli my stoimy mocno i te nasze ręce są zapasane, to diabeł nas nie tyka. Ale też może zmagamy się z czymś w naszym życiu. Ja miałam taką sytuację, że Pan położył mi parę miesięcy temu 4 osoby na serce, takie, które borykają się i zmagają i toczy taką walkę o te osoby. I był w pewnym momencie taki czas, kiedy gdzieś te właśnie ręce moje tak opadły, że mówię: no Panie, nic się nie dzieje, żadnej odpowiedzi, może nie wiem, może to nie jest to, może... I wiecie, właśnie ten sen był po to, żeby pokazać mi też, że mam się nie poddawać, tak? Że jeżeli rozpoczęłam walkę, to te ręce mają cały czas być zaprawione i mam walczyć. I to było takie, wiecie, niesamowite. I może ktoś z was też zmaga się teraz z jakimś problemem, może jakaś choroba, może jakieś doświadczenia, może właśnie modlisz się o coś już długo i brakuje ci sił. Wierzę, że to też jest dla nas wszystkich, żeby po prostu nie rezygnować, że przeciwnik chodzi i on próbuje, ale jeżeli nasze ręce zapasamy, jeżeli nie opuścimy tych naszych rąk, to zwycięstwo jest po naszej stronie. Amen. Bardzo dziękujemy za to świadectwo, za ten sen. Wiecie, bardzo wymowne to jest, prawda? To jest bardzo wymowne. Ja bym chciał czytać Słowo Boże. Kiedy się modliłem, kiedy słyszałem pierwszy raz, Agnieszka mi to mówiła, to takie fajne zdanie padło. Myślałem, że to powiesz też, ale Bóg przemówił do Agnieszki i mówi, że aby modlitwa nie była ostatnią deską ratunku, ale pierwszą pomocą. Rozumiemy? Mnie to przeszyły te słowa. Ile razy, jak trwoga to do Boga, ostatnia deska ratunku przychodzi się. Właśnie Pan Jezus powiedział te słowa w inny sposób. Ja trochę tak przypomnę jeszcze. Kiedyś Pan Jezus uzdrawiał, chodził po ziemi i wysłał uczniów, aby tak samo uzdrawiali, aby wypędzali demony, aby głosili Słowo Boże. Dał im moc i była pewna sytuacja, kiedy nie mogli wypędzić demona z jednego człowieka, z jednego dziecka. I przyszedł Ojciec tego dziecka przyszedł do Jezusa i mówi, że uczniowie Twoi próbowali już. Już się modlili, próbowali, ale nie mogli. I uczniowie byli zdziwieni, kiedy to się... Pan Jezus oczywiście uzdrowił to dziecko i potem pytali się Go na osobności: Panie, w czym jest problem? Dlaczego mamy Twoją moc, tą samą moc mamy? Dlaczego Ty potrafiłeś, a my nie potrafimy? I Pan Jezus dał im odpowiedź. Dlatego, że ten rodzaj wychodzi tylko przez post i modlitwę. I tutaj właśnie jest to ćwiczenie. To ćwiczenie. To jest to, że kiedy my modlimy się, to nie jest w ostatniej chwili. Oni nie potrafili, przecież mogli powiedzieć: Panie Jezu, no dobra, ale skoro człowiek przyszedł do nas 5 minut temu, no to kiedy myśmy mieli pościć i modlić się? Dobre pytanie. Kiedy pościć i modlić się? Wtedy, kiedy jest dobry czas. Wtedy, kiedy jest czas dogodny. Wtedy, kiedy mamy możliwość, mamy czas, aby pościć, aby ćwiczyć, aby modlić się, aby mieć Pana przed oczami, aby nas nie zaskoczyło, sytuacja nie zaskoczyła. Rozumiemy to? Amen? Halleluja. I ja bym chciał zachęcić też do tego, abyśmy nie porzucali modlitwy. Jaki to jest wielki oręż walki. Jaki to jest potężny oręż walki. Gdzie nic tak nie jest w stanie szatana zdenerwować, zezłościć, ale też wystraszyć i przegonić z każdej sytuacji życia jak modlitwa. Pan Jezus zostawił to, mówi módlcie się, módlcie się. I On modlił się nocami, modlił się wczesnym rankiem, modlił się, na noc wychodził na modlitwę. Pan Jezus, Syn Boży, słyszycie mnie? Syn Boży, Jezus Chrystus, nasz kochany Mistrz, Pan, Zbawiciel, na noc chodził na modlitwę. Panie Jezu, ale dlaczego Ty chodziłeś? Przecież Ty Synem Bożym jesteś. Był w ciele, tak jak my. I chciał dać przykład, powiedzieć, jak bardzo ważna jest modlitwa, jak bardzo ważny jest kontakt z Ojcem, jak bardzo ważny jest kontakt z... Żyjemy na świecie, gdzie moce ciemności, gdzie diabeł ma prawo, on chodzi wokoło. I my musimy cały czas być czujni, my musimy cały czas być w modlitwie. Halleluja. Ja bym chciał przeczytać takie słowo, bardzo łatwe do zapamiętania. Jeżeli ktoś chce zapamiętać, jeżeli ktoś pisze, to będzie może zapisać. Jakub 4,7 i 1 Piotra 4,7. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Halleluja. Wspaniałe słowo. Ale gdybyśmy go z kontekstu wyrwali, ja może przeczytam trochę wcześniej, żebyśmy cały kontekst mogli przeczytać, a potem zwrócimy do tego jednego wersetu. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliżcie się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyście serca, ludzie rozdwojonej duszy. Biadajcie, smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich bracia, bo kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i zakon osądza. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonoznawca i sędzia ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wiecie, w całym kontekście to słowo inaczej brzmi. Brzmi ono, że tutaj, aby przeciwstawić się mocom ciemności, aby przeciwstawić się diabłu, nie może być byle jakie nasze życie. Nie może ono być takie sobie tam, tak jak świat. Tu jeżeli ktoś tam przyjdzie okazja, to poplotkować, tu kogoś obmówić, tu coś jeszcze przeskrobać, a jakoś mi to tam przejdzie. I takie sobie lawirowanie. Nie może absolutnie takie nasze życie być. Jeżeli chcesz, tak jak tych dwóch młodych ludzi, ja się trochę odniosę do tego snu, tych dwóch ludzi, którzy ćwiczą, to jest, nic innego nie widzę jak modlitwa, jak ćwiczenie. Słowo Boże mówi, że ćwiczenie cielesne niewielki pożytek przynosi, ale pobożność do wszystkiego jest przydatna. I ci ludzie, oni ćwiczyli się w pobożności, ćwiczyli się w modlitwie, w mocy. I wiecie, tutaj w tym kontekście tego Słowa Bożego jest bardzo ważny werset, ale nie może on być wyrwany i sam podstawiony tak tylko, że ten jeden werset, poddam się Bogu, przeciwstawię się diabłu, a on ucieknie. Tak łatwo. Moje życie musi być poddane Bogu. Halleluja. Każdego dnia, każdego dnia. On chce mieć z nami relacje, On chce mieć z nami społeczność. Wiecie, powiem wam, że kiedy wtulisz się w Jego obecność, kiedy przyjdziesz każdy dzień do Niego, do tatusia, kiedy przyjdziesz do Ojca, który... bardzo chętnie nas przygarnie i przytuli, da nam słowo, da nam siłę na cały dzień. Wtedy nie mamy problemów z tym, żeby jakieś tam, powiedzmy, wchodzić w jakieś rzeczy, to co tu jest napisane, jakieś obmowy, jakieś tam osądzania, jakieś, wiecie, jakieś inne rzeczy. Bo to zaczyna być brzydzące. Tego nie chcesz. Tego nie chcesz. Ja czasami, nawet jeżeli ktoś przyjdzie, coś chce opowiadać, tak, wiecie, to ja chcę uciekać, nie wiem jak szybko to zrobić. Najlepszy sposób to jest zacząć mówić o Jezusie. Najlepszy sposób jest, bo albo się obrazi, albo się odwróci. Ja wam powiem świeży przykład. Dzisiaj rano, wcześnie rano przyjechał do mnie człowiek i najpierw mówi na kogoś jedną rzecz, na kogoś drugiego drugą rzecz. Nie z naszego regionu, nie przejmujcie się. I wiecie, ja chciałem szybciutko zakończyć tę rozmowę, przejść do tematu konkretnego i mówię, wiesz co, w moim życiu też tak było, ale na wszystko Jezus Chrystus ma lekarstwo. Różne momenty możemy mieć sytuacje, możesz się gniewać na tego, na tamtego, ale zacznij czytać Słowo Boże, zacznij czytać Ewangelię, modlij się. I on naraz zaczął być bardzo religijnym człowiekiem. Mówi, a wiesz, ja też tak już tam, wiesz, też się modlę, też czytam Słowo Boże. No mało, bo mało, ale czytam Słowo Boże. Ja mówię, to zacznij więcej czytać Słowo Boże. Zacznij więcej Słowo Boże czytać. Zacznij się więcej modlić. Szukaj Bożej obecności. Pytam się go, poznałeś Jezusa Chrystusa? Przebaczył ci twoje grzechy? No wiesz, no, modliłem się, byłem już na spotkaniu, byłem tam, a ja mówię, a czy jesteś pewny, że jeżeli dzisiaj przyjdzie Jezus Chrystus i zostanie przed tobą i zapyta się, czy jesteś mój? Jesteś pewny? No to jest różnie, bo to tam, ja mówię, musisz być pewny i możesz to być dzisiaj pewny. Wtedy nie będziesz miał problemów z tym człowiekiem, z bratem, z pracownikiem, z przyjacielem. Nie będzie z tym problemów. Halleluja. Będziesz mu mógł powiedzieć, jak Jezus ciebie zmienił. Przyszedł drugi człowiek, który też samochód zostawił do naprawy i mówi, wiecie, to było ciekawe, kiedy przytulasz się do ojca, do tatusia, to jest jego zasługa, ja nie chcę się chwalić teraz, ale mówię na świadectwo, aby was zachęcić. Mówi taką sytuację, rozmawiamy o samochodzie, jakie są usterki, jaki samochód, numer telefonu do niego wziąłem, zostawił mi kluczyki i on mówi tak, od rzeczy, zupełnie od tematu mówi, wpadłem w depresję i patrzy mi prosto w oczy i mówi, chodzę do psychologa. I tak walczę z tym i nie mogę sobie dać rady. Ja myślę, a co to ma w związku ze samochodem? I Duch Święty przemówił do mnie, to jest ten czas. I ja mu mówię, wiesz co, Ewangelia Jana najlepiej leczy z depresji. A on mówi, wiedziałem. Ja mówię, co wiedziałeś? Wiedziałem, że jesteś wierzącym człowiekiem. Mówi, że znalazł społeczność w Wiśle i niedawno się nawrócił i szuka wierzących ludzi. I kiedy wjechał z tym samochodem, miał taką nadzieję, że będzie mógł porozmawiać. I porozmawialiśmy 10 minut, ale ten człowiek ze łzami w oczach tak się cieszył, tak się radował. I wiecie, Duch Święty posyła ludzi, kiedy my się chcemy przytulać do Jego obecności, kiedy chcemy być z Nim, to nie wiem, co mówić, nie wiem, jak pomóc, nawet nie umiem, bo wiecie, no mój fach to naprawiać auta, a nie ludzi. Ale wiecie, Bóg tak fajnie działa, że On daje ci to, co ty przeżywasz. Możesz komuś powiedzieć, a to go postawi na nogi. Takie nasze zwykłe przeżywanie kogoś może podnieść, może pocieszyć. I chciejmy iść w tym kierunku. Chciejmy naprawdę być blisko Pana. Nie musimy się starać, wysilać. Nie musimy się uczyć Słowa Bożego ponad naturalny nasz sposób. Uczmy się Słowa Bożego na pamięć. Ale nie musisz coś więcej. To, co pastor mówił w niedzielę na kazaniu. Nie musisz więcej. Nie musisz robić następnych uczynków. Nie musisz się starać, żeby być lepszym jakoś tak na zewnątrz, żeby może poprawić swój wygląd, chociaż czasami by się przydało, prawda, w moim wypadku też, ale najbardziej jest o to, aby zadbać, aby być blisko Niego, halleluja, aby być blisko Ojca, aby być blisko Jego obecności, bo wtedy nie wiem jak, ale to chyba widać. Wtedy to jakoś widocznie to na zewnątrz się musi wydostawać. I wtedy my dziękujemy Bogu, my się cieszymy, uwielbiamy naszego Pana, my możemy chodzić, cieszyć się, radować się. I wiecie, też mamy stres, też mamy różne sytuacje, ale możemy dać wskazówkę. A w każdej chwili, kiedy jest nam ciężko, mogę powiedzieć, tatusiu, jak dobrze znowu być w Twoich ramionach, jak już tęsknię do Ciebie, żeby się znowu przytulić, żeby zapomnieć o tym wszystkim, już nie chcę o tym pamiętać. Nie tak dawno miałem taki ciężki samochód. Nie szło nic zrobić, co chciałem zamówić części, nic nie było. A jak już była to taka droga, że nie wiedziałem w ogóle, ile tych zer tam jest na tej cenie. I wiecie, i szukałem rozwiązania i klient bardzo mnie prosił, żebym jakoś z tego wyszedł, bo ciężka sytuacja też była jego finansowa. I zacząłem się modlić. Mówię, tatusiu, chcę po prostu zapomnieć. Nie proszę Cię o te części, nie proszę Cię o narzędzia, nie proszę Cię o rozwiązanie do tego samochodu, ale chcę się do Ciebie przytulić. Chcę zapomnieć o tym aucie, o robocie, o warsztacie. Chcę zapomnieć o wszystkim. Chcę po prostu być u Ciebie. Halleluja. Chciałem się przytulić do Niego. I tak się przycisłem do Niego mocno. Zapomniałem o wszystkim. Wiecie, miałem jeszcze iść coś zrobić. Też o tym zapomniałem. Poszedłem się okąpać, poszedłem spać i tak w takiej obecności, w takiej rozkoszy, takiej błogiej poszedłem spać. Wiecie, rano przyszła mi jedna myśl, otworzyłem program i była jedna część za bardzo fajną cenę. Dzisiaj samochód pojechał. Nie prosiłem go nic, a on to załatwia. Halleluja, taki jest nasz Pan, takim jest nasz Bóg. Trwajmy w modlitwie, trwajmy w Jego bliskości. Chcę was najbardziej zachęcić do tego, abyśmy byli blisko Pana. Dlatego nie mówię, jakim powinno być nasze życie, jak musisz, tego się musisz wyzbyć. Słowo Boże mówi o uczynkach, które nie powinny być. Ale wiecie, nie możemy strugać siebie i mówić, o no tak mnie tutaj jedna część buzi ciągnie, żeby omawiać, a druga jest taka trochę lepsza, może to jakoś to ustawię. Przyjdź i przytul się do Pana. Więcej czasu spędź z Nim razem. Nie będzie z tym problemów. nie będzie z tym problemów. Halleluja. Zaczniesz kochać rzeczy, które naprawdę mają wartość, które mają cenę. I tutaj jest napisane tak. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Wspaniały werset. Halleluja. Kiedy jesteśmy w bliskiej obecności Pana, a możemy być Nim każdy dzień, w każdej chwili, nie ma ani chwili w ciągu dnia, kiedy nie musimy być tak blisko, to wiecie, Słowo Boże, Bóg sam mówi do nas, poddajcie się Bogu. Co znaczy poddać się? Wiecie, gdybym teraz tutaj wyciągnął karabin, naładowany karabin i wycelował do was, to wszyscy byście się poddali. Tak jest? Na znak tego, że nie chcecie walczyć. Poddalibyście się. I wiecie, my kiedy przychodzimy do Pana, podnosimy nasze ręce na znak poddania, ale też nasze serca. Boże, ja nie mam nic na swoją obronę. Poddaję się Tobie. Ty mnie znasz, tak jak Piotr powiedział przed Panem Jezusem. Za trzecim razem zajarzyło, o co chodzi. Pan Jezus mówi, Piotrze, Ty mnie miłujesz? Pewnie, że tak. I za trzecim razem zrozumiał, że Pan Jezus wszystko widzi. On zrozumiał, że moje słowa to tylko zewnętrzny akt. To tak zabrzmiało, wiecie, jak czasami spotykamy się na ulicy albo gdzieś tam i mówię, co u ciebie? A fajnie. Zapytaj się jeszcze raz, a co u ciebie? Powiesz, no dobrze. Zapytaj jeszcze raz, a co tak naprawdę u ciebie jest? No wiesz, jest tak? Pan Jezus widzi za pierwszym razem, co tam jest. I Piotr też tak zrobił. Powiedział, tak, miłuję Cię. Pan Jezus zapytał jeszcze raz, aż do 3 razy. I Piotr zrozumiał w tym momencie, że Pan patrzy głębiej, patrzy na serce, patrzy, co tam jest. Piotr wręcz rozpłakał się i powiedział, Panie, przecież Ty wszystko wiesz. On zrozumiał, jaki słaby jest, jaki słaby materiał w nim jest, jaki kruchy jest. Zrozumiał to, że właściwie to zawalił na całej linii. A Pan Jezus nadal jest Jego przyjacielem. Nie podszedł od Niego. I to jest najcenniejsze. Halleluja. I to jest poddanie. Kiedy przychodzimy przed Boże oblicze, mówię, Panie, poddaję się Tobie. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Nie mam nic, co by było moją siłą, co bym mógł zawalczyć, czym bym mógł pokonać, czym bym mógł powstać. Ale wszystko, co jest we mnie, jest od Ciebie. Same to, kiedy przyszedłem przed Twoje oblicze, nie mogłem nic przynieść. Wiecie, mi się przypomina dzień, w którym przyjąłem Jezusa Chrystusa, właściwie kiedy On mnie znalazł. Przypomniał się ten dzień, kiedy płakałem, nie chciałem pokazywać łez, bo wiecie, mężczyźni nie płaczą. Miałem 12 lat, 12 czy 11 lat, już nawet dokładnie nie pamiętam, bo to było na przełomie urodzin. I wiecie, płakałem i największym moim bólem to było, Panie Jezu, ja nie mam nic, co bym mógł Ci przynieść. Ty mnie zbawiłeś, Ty oczyściłeś mnie, wykupiłeś mnie na całe moje życie. Wykupiłeś mnie na całą wieczność, nie tylko na moje życie tutaj na ziemi. A ja Ci nie mam co dać. I tak patrzę na moje ręce i mówię, Panie, ja nie mam nic. I tak jest do dzisiaj. Halleluja. Kiedy przychodzę do Niego, mówię, Panie, minęło tyle lat, a ja nie mam dalej nic. Kiedy stoję przed Twoim obliczem, poddaję się Tobie, poddaję się, bez bicia. Nie mam nic. Przeto poddajcie się Bogu. Przychodzimy do Niego jako Jego dzieci. Jako ci, którzy jesteśmy najbardziej ukochani przez naszego Ojca. Przez naszego tatusia. Moje dzieci, halleluja. Bóg mówi. Poddajcie się Bogu. Przeciwstawcie się diabłu. I dopiero wtedy, kiedy będziecie zupełnie poddani Bogu. Kiedy możemy przychodzić przed Jego oblicze. Przed oblicze naszego Ojca, naszego tatusia. Wtedy dopiero możemy przeciwstawić się diabłu. Nie róbmy tego naszymi siłami. Nie próbujmy tego robić naszymi siłami. Wiecie, gardło można zedrzeć, buty można zedrzeć, siły może zabraknąć, ale bez Boga nic nie potrafimy zrobić. To, co żeśmy w niedzielę słyszeli. Nie dołożysz nic do swojego zbawienia. Nie zrobisz nic więcej, żeby mógł Ciebie bardziej kochać. On Ciebie i tak już na maksa ukochał. I czy mniej, czy więcej zrobisz, to On Ciebie i tak samo tą największą miłością, największą dawką miłości. Bóg jest miłością. On nawet nie czuje miłości, nawet tak nie można określić, jaką miarą miłości. On jest miłością, po prostu miłość się leje. On jest miłością, halleluja. I my nie potrafimy nic zrobić, ale kiedy w Bogu poddamy się Jemu, kiedy poddamy nasze myśli, kiedy poddamy naszą wolę, My chcemy tak, a Słowo Boże mówi inaczej, ale w końcu się z tym walczymy. Mówi, Boże, poddaję się, przychodzę przed Twoje oblicze, wiem, że Ty masz zawsze rację. Czasami nam to ciężko przez gardło przechodzi, ale Boże, Ty masz zawsze rację, ja się Tobie poddaję, a teraz mam taką górę do zwyciężenia przed sobą. Potrzebuję Ciebie, bo sam nie potrafię. Halleluja. I tu jest napisane, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest zapewnienie. I wiecie, przekonany jestem, żeby tych dwóch młodych ludzi, gdyby to Słowo Boże, to ten lew dalej by tam szarpał tymi płotami, dalej by tam może miał taką groźny wyraz twarzy, dalej by tam walczył, ryczał, ale nie byłby w stanie przedrzeć się. Tak sobie myślałem, kiedy modliłem się o to. To myślałem, że tak naprawdę diabeł reaguje dopiero wtedy, kiedy my odwracamy się i zaczynamy się bać. Wiecie, że diabeł nie zna naszych myśli? To jest najfajniejsze. Ja zawsze, kiedy przychodzi przeciwnik i jakieś złe myśli mi poddaje, to ja się zaczynam śmiać. Bo wiecie, co najbardziej jest zabawnego w tym wszystkim? Że on nie wie, co ja myślę. On poddaje myśli, próbuje ci coś powiedzieć przez kogoś, próbuje jakieś myśli, jakieś w radiu słyszysz, w telewizji coś tam słyszysz, jakieś zdanie. On próbuje cię kusić czymś, ale on nie wie, co ty naprawdę tam się dzieje. On patrzy się, jaka twoja reakcja jest. I dopóki nie zaczniesz reagować, to on nie wie, co ty myślisz. Bóg wie dokładnie, co myślimy. Ale diabeł nie ma takiej możliwości. I on się patrzy, co ty zaczniesz robić. On ci poddaje złe myśli, jakieś tam powiedzmy, jakąś złą myśl tam na temat kogoś. Ja się zaczynam śmiać w tym momencie. Bo wiem, że dopóki nie dasz po sobie znać, dopóki ty nie ulegniesz tej pokusie i nie zaczniesz myśleć nad tym, nie zaczniesz być przygnębiony, nie zaczniesz tak jak wiecie, kwiatek już tak na noc, tak coraz niżej. A ja jest taki szczęśliwy już jestem. A szczęśliwy, dalej szczęśliwy. To on widzi, o coś się dzieje, trzeba następne myśli dać, negatywne, jeszcze bardziej, jeszcze jakąś złą wiadomość tutaj. O wiadomości jakieś tam trzeba pogłośnić na radiu, żeby usłyszał, żeby go to jeszcze bardziej przybiło. A na wieczór jeszcze, żeby tam gdzieś zobaczył, że jeszcze trzeba, w chlebaku nie ma chleba na jutro. Znowu, żeby się zdenerwował albo coś takiego. I on patrzy, co ty myślisz. A Bóg wie, zna nasze myśli. Ale ty możesz w tym momencie zdecydować. Halleluja. W tym momencie możesz zdecydować i mówisz, Panie, podporządkowuję swoje myśli Chrystusowej. I wtedy wstajesz na nogi, nie odwracasz się i nie zaczynasz się bać, bo On to widzi, wtedy już to widzi. Ale ty wstajesz mocny w wierze i zaczynasz walczyć. Tak naprawdę to drży w tobie wszystko, bo się możesz bać. Jesteśmy ludźmi tylko i żyjemy na ziemi. Ale ty wstajesz w imieniu mocy Jezusa Chrystusa. Na modlitewnym spotkaniu dla mężczyzn ostatnio mieliśmy takie fajne słowo, kiedy Bóg mówi do Gedeona, wstań mężu waleczny w tej mocy, którą ci dałem. Wstań i wybawisz Izraela. A Gedeon, jak pamiętacie historię, w tym czasie był w jaskini, schował się przed wrogami. Chowali się i tam zboże, ziarno wystukiwali po cichutku, żeby nikt nie widział, żeby im wróg nie zabrał zboża. Tylko tyle mogli sobie zrobić. I Bóg w tym momencie mówi do takiego zestraszonego, trzęsącego się Gedeona, mówi, wstań mężu waleczny. On się ogląda, patrzy się, gdzie jakiś mąż waleczny jest. Dookoła. A Bóg mówi, do ciebie mówię. I wiecie, on zaczyna się tłumaczyć. I zaczyna mówić, a Panie, wiesz, niemożliwe, bo tamto, a ja jestem to, a nie mogę. A Bóg w ogóle ignoruje jego rozmowę. I zauważyliśmy to, że w ogóle nie zwraca uwagi, co Gedeon mówi. Tak jakby nie słyszał tego. Wiecie, to tak jest czasami, jak ktoś coś mówi, a my potrafimy się wyłączyć i odbieramy telefon, a on mówi dalej, nie? To Bóg właśnie taki numer zrobił. I Gedeon mówi, Boże, ja nie potrafię, nie umiem, widzisz tutaj zboże tyle, co wymucimy w tej jaskini, to tylko możemy mieć, no gdzie armii nie ma, uzbrojenia nie ma, niczego nie ma, a Bóg ciągnie swoje i mówi, wybawisz Izraela. Gedeon mówi, no w końcu już nie wiedział, co powiedzieć i poddał się. Słowo Boże, poddajcie się Bogu. I mówi, Boże, no jak? No w tej mocy, której ci powiedziałem. Gedeon znowu patrzy. Mężu waleczny? Właśnie tak robi Bóg. Swoją mocą obdarowuje ludzi. Halleluja. Obdarowuje swoją mocą. Właściwie to On walczy za nas. ale On chce, abyśmy stali w Jego obecności, abyśmy przyszli przed Jego oblicze. I Ty i ja, my musimy zrozumieć to, że w obliczu, że w obecności Bożej, w wyobrażeniu i nie w wyobrażeniu, ale nawet w rzeczywistości Bożej, to my jesteśmy kobietami i mężami walecznymi. Amen? My jesteśmy tymi, którzy walczą, którzy ćwiczą, ale którzy też umią te umiejętności wykorzystać. Halleluja. Przez mądry sposób, przez wiarę. Słowo Boże połączone z wiarą, ono daje dynamit. I to jest to, że lew czasami tam przejdzie, czasami on ucieknie. Jest napisane, będziemy to czytać potem dalej. Czasami walczy, czasami szarpie, czasami chodzi i ryczy, aby zastraszyć i patrzy się na Twoją reakcję. On patrzy się na Twój wyraz twarzy, czy czasem tam nie ma iskry strachu. Czy Ty się nie odwrócisz, nie zaczniesz uciekać? Jeżeli raz się mu to uda, to będzie zawsze szukał takiej sytuacji. I dopóki Ty się nie postawisz, dopóki Ty nie poddasz się Bogu i nie przeciwstawisz się Mu, to On będzie wiedział, jaki jest słaby Twój punkt. Ale On nie zna Twoich myśli, dlatego możesz w myślach już ogłosić Jezusa Chrystusa swoim Panem, Królem i powiedzieć, że ja jestem zwycięzcą w Jezusie. Amen? I tego się musimy nauczyć w komorze, tego się musimy już nauczyć na modlitwie, tego musimy się nauczyć tam, gdzie jest post, gdzie jest modlitwa, wtedy, kiedy jest dobry czas. Nie wtedy, kiedy już jest ciepło, ale wtedy, kiedy jest dobry czas. Bo kiedy przyjdzie sytuacja, Ty przychodzisz i rozwiązujesz sytuację. Halleluja. Amen? To jest właśnie fajne. To jest właśnie fajne. I Bóg nie chce, żebyśmy całe życie byli takimi niepozornymi, jakimiś nieporadnymi, ale On chce, aby wyposażyć nas, abyśmy byli gotowi iść do działania. Abyśmy gotowi byli właśnie tam w komorze, razem z Nim. Tak jak Pan Jezus szedł na noc na modlitwę i On był gotowy. Rano Go nic nie zaskoczyło, kiedy uczniowie powiedzieli, Panie Jezu, patrzcie ile ludzi. 3000. On się nie wystraszył. On wiedział dobrze, że przyjdzie 5000. I mógł zwrócić uwagę uczniom, za mało policzyliście, bo dzisiaj będziemy więcej karmić ludzi. On wiedział o tym. Dlatego, że miał społeczność z Bogiem i dobrze był przekonany, że kiedy będzie mówił Słowo Boże, to ludzie będą przychodzić nawet z pogańskich miast. Tak się też działo. I to jest przed nami. Halleluja. To jest przed nami. Nie tak dawno, kiedy się modliłem właśnie rano na społeczności, to zacząłem się modlić i wiecie, oczami wiary gdzieś tutaj uwidziałem pełne parkingi, chociaż to już jest normalne, pełne parkingi. Bo dzisiaj mamy tak, że jeden człowiek, jedno auto. Ale widziałem gdzieś tutaj pełne parkingi. Ale wiecie, co zobaczyłem? Podczas modlitwy, kiedy się modliłem o was, o nas tutaj, o społeczność, o kościół, to widziałem kolejkę tutaj do szatni. I to nie po jabłka, ale kolejkę, żeby się dostać na salę. Halleluja. Oczami wiary zacząłem się modlić, zacząłem wielbić Boga i dziękować Bogu. Dlatego, że kiedy przyjdzie głód Słowa Bożego, a przyjdzie on wtedy, kiedy Ty i ja, kiedy będziemy mieć relację z Ojcem, przytulać się do tatusia, kiedy będzie płynąć strumyk, potoki wody żywej, to ludzie będą pragnąć Słowa Bożego. Ludzie będą pragnąć relacji z Bogiem. Bo już są gotowi, żniwa już są gotowe, ludzie są gotowi, już mają dość wszystkiego, ale jest czas, aby naprawdę otworzyć drzwi. Jest czas, aby otworzyć drzwi i ustawić się kolejka. Halleluja. Czytajmy dalej Słowo Boże. Więc wiemy już, kiedy przeciwstawimy się diabłu, a on ucieknie od nas. Amen? Halleluja. I możemy to słowo cytować. Wiecie, bardzo ważne jest, abyśmy proklamowali, czytali Słowo Boże i proklamowali go, mówili go na głos. Kiedy się modlę, często Słowo Boże przychodzi mi na myśl. Ja się modlę tym słowem, potem wzrokowo szukam, gdzie ono jest, żeby go nie zacytować całe. Otwieram Biblię, znowu sobie złapię werset i modlę się. Wieczorem to muszę chodzić w jedną, w drugą stronę, bo szybko się mi oczy kleją, a rano jestem obudzony, więc mogę wtedy więcej studiować Słowo Boże. Ale chciejmy być przed Bożym obliczem. Tam jest najlepszy czas. Halleluja. 1 Piotra i też 4,7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście co? Mogli się modlić. Halleluja. Tutaj w kontekście tego słowa jest napisane o różnych rzeczach. O to, co było przedtem, w jakich rzeczach żeśmy byli, w jakich rzeczach żeśmy brnęli, w takim, wiecie, normalnym, pospolitym życiu. Jest napisane, że dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, różnym rzeczom oddawali. Ale tutaj jest napisane i przybliżył się koniec wszystkiego. W każdym życiu, w każdym człowieku, w każdym wierzącym człowieku, kto przyjął Jezusa Chrystusa, przybliża się jeden taki moment, przychodzi taki moment, kiedy nastaje koniec tego wszystkiego. Musisz zdecydować albo tak, albo tak. I tutaj jest napisane, przybliżył się koniec wszystkiego, tego, co było do tej pory. I musisz zdecydować, czy chcesz być roztropny w modlitwie, blisko Pana i chcesz iść całym sercem za Nim. Halleluja. I wtedy nie odpuszczasz, wtedy nie możesz odwrócić się i uciekać, bo cię pożre. Rozumiemy? W Bożym Królestwie jest zwycięstwo. Jest zwycięstwo. Ale to nie jest tak, że do końca my jesteśmy nietykalni. Słowo Boże mówi, tutaj następną kartkę, jeżeli przewróćmy może następną kartkę, jest tak powiedziane, że bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący. Bardzo znany nam obraz dzisiaj, prawda? Przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. I my zawsze wyobrażamy, ja sobie tak wyobrażałem do niedzieli, kiedy Agnieszka mi powiedziała ten sen, wyobrażałem sobie do tego momentu, że przeciwnik chodzi jak lew ryczący, że on nie jest, nawet słyszałem takie kazanie, on nie jest wcale lwem, ale on chodzi jak lew ryczący. On nie umie zaryczeć, ale on podrabia lwa, on kopiuje. I że to właściwie on ci nic nie potrafi zrobić i on sobie chodzi wokoło, a ty jesteś nietykalny. Ale Słowo Boże mówi coś innego, jest nie tak zupełnie, jak to sobie wyobrażałem. Chodzi jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Inne tłumaczenie mówi pożreć. Wiecie, i jest w tym niebezpieczeństwo, jeżeli sobie tak chcemy, jeszcze tu, jeszcze tam. Dlatego jest potrzebne, abyśmy zdecydowali. Przychodzi taki moment, kiedy Słowo Boże mówi, przybliżył się koniec wszystkiego, tego co było. I teraz zdecyduj, czy chcesz iść całym sercem za mną. Halleluja. Wtedy masz pełne zwycięstwo. Poddajesz się Bogu. Jesteś w Jego armii. W armii nie ma luzactwa. Nie możesz chodzić tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz, ale idziesz na rozkaz. W armii stajesz i walczysz. Halleluja. I Słowo Boże zachęca nas do tego, abyśmy wstanęli do modlitwy, aby nauczyliśmy się modlić. Uczniowie mówią, Panie, naucz nas modlić. Ja się chcę uczyć modlić każdy dzień. Wiecie, ja wołam do Pana, Panie, naucz mnie się skutecznie modlić. Nie, żeby Panie pobłogosław, jeżeli ktoś chce jakiejś pomocy i ktoś pisze mi SMS-a, że módl się o mnie, potrzebuję tego i tego. To ja się nie modlę, Panie pobłogosław tego człowieka, amen i idę do roboty. Ale mówię, Panie, powiedz mi, czego ten człowiek potrzebuje, bo może on nawet nie wie, czego potrzebuje, wyraził prośbę, ale chce się modlić i wiedzieć, o co chodzi. Ty dajesz słowo, czy to z nieba, czy z Słowa Bożego tutaj czytane, czy objawione. Dajesz słowo i sytuacja może być rozwiązana w jednej chwili, albo za tydzień, za rok, za 10 lat, za 20 lat, nie wiem jak, ale będzie rozwiązana. Halleluja. Amen? Tak właśnie chcę się uczyć modlić. Chcę być gotowy, chcę ćwiczyć, ale też nie chcę odwracać się i się bać, ale chcę być gotowy, aby się modlić, aby walczyć. Halleluja. Macie pragnienie w sercu? Aby walczyć, aby modlić się zgodnie z wolą Bożą. Aby Pan powiedział, to jest żołnierz, który walczy właściwie, który walczy prawidłowo, orężem, którym ma walczyć i sposób, jak ma walczyć. Halleluja. Słowo Boże i wiara w Jego sercu jest naprawdę orężem, które zwycięża świat. Słowo Boże mówi, że zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara wasza. Jak ona ma wzrosnąć? Jak ma wzrosnąć? Przez Słowo Boże, przez Bożą obecność, przez objawione Słowo Boże. A jak mogę zdobyć objawione Słowo Boże? Kiedy Pan Jezus przyjdzie, kiedy Duch Święty przyjdzie do ciebie i zacznie ci go objawiać. A kiedy go mam objawić? No właśnie. Kiedy ty przyjdziesz i powiesz, Panie, mam czas, mam dużo czasu. Chcę, żebyś przyszedł do mnie. Ja się zawsze śmiałem, mówiłem, zrobimy 2 kawy. I możemy posiedzieć, mamy bez ograniczenia czas. Pewna siostra mi kiedyś mówiła, Janusz, robię 2 kawy rano. Modlę się, szukam obecności Bożej. Co dalej? Gdzieś tam się mi w kazaniu przewinęło, że czytajmy przypowieści Salomona. Każdy dzień jeden rozdział, prawda? Bo 31 jest rozdziałów. Każdy dzień jeden rozdział. I ta siostra przychodzi niedawno do mnie i mówi, Janusz, przeczytałam przypowieści Salomona. Co dalej? Więc muszę szukać Bożego oblicza, żeby wiedzieć, co dalej. Wiecie, szukajmy Bożego oblicza, szukajmy Jego ręki, ale też szukajmy przede wszystkim Jego oblicza, Jego twarzy. Patrzmy tatusiowi w oczy. O tatusiu, dziękuję Ci, że mogę przyjść przed Twoje oblicze. Dziękuję Ci, że nie ma żadnych ograniczeń. Dziękuję Ci, że nic na tym świecie nie jest w stanie postawić między mną a Tobą bariery, gdyż Jezus Chrystus zapłacił za to swoim życiem. oddał swoje życie. Halleluja. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Halleluja. Rozkoszujcie się modlitwą, przychodźcie przed Jego oblicze, a kiedy trzeba, walczcie jak lwy. Halleluja. To są moje słowa. Rozkoszujcie się Bożym obliczem, Bożą obecnością, bo to jest poddanie się Bogu. Ale kiedy przychodzi potrzeba, jesteś gotowy walczyć. Halleluja. I jesteś gotowy, powiem więcej, zwyciężać. Zwyciężać każdą bitwę. Jedna bitwa trwa długo, druga bitwa trwa krótko. W niejednej bitwie przyjdzie nam zmierzyć się z wielkimi cierpieniami, z wielkimi doświadczeniami. Ale wiecie, przybliżył się ten czas. Przybliżył się ten czas i nie traktujmy modlitwy jak ostatniej deski ratunku. Nie traktujmy modlitwy, że Panie, już wszystko zawiodło, już lekarze nie mogą, już nic się nie stało, więc pomodlę się. Zróbmy to odwrotnie. Chcielibyśmy się modlić każdy dzień. Chcielibyśmy się modlić każdy dzień i wypatrywać Bożego oblicza. Chcielibyśmy być gotowi. Chcielibyśmy być gotowi tak jak ci, którzy ćwiczyli. Oni byli gotowi, a diabeł nie mógł nic zrobić. I tak miało zostać. To oni mieli podejść i przepędzić go. I tak ma być. Jest ku temu wszelkie warunki. Wszystkie warunki są spełnione, gdyż to Jezus Chrystus zwyciężył szatana. To Jezus Chrystus jest lwem. Szatan podrabia, on próbuje być lwem. To jest prawda. Ale to Jezus Chrystus jest lew z pokolenia Judy. I on zwyciężył. Każdą bitwę zwyciężył. I ostateczna też do niego należy. A my jesteśmy jego ludźmi. Jesteśmy jego żołnierzami. Jesteśmy jego dziećmi. I w każdej bitwie naszego życia ostatnie słowo należy do naszego Pana. Amen. Halleluja. Podoba się mi artykuł z któregoś biuletynu, który nasz pastor senior napisał o tym, czym jest modlitwa. Modlitwa to jest pukanie do drzwi. Modlitwa to jest proszenie. Modlitwa to jest przychodzenie przed Boże oblicze. Modlitwa to jest stukanie. I ostatnio też, kiedy się modliłem, Bóg objawił mi, że ten, który przychodzi do drzwi i zapuka, to on nie zapuka raz, zapuka drugi raz, odchodzi i machnął ręką. No wszyscy śpią, no co mogę zrobić? To nie jest modlitwa. Modlitwa to jest ten moment, kiedy tak długo pukasz, aż ktoś otworzy. Ja wam powiem przykład taki. Mam takiego kolegę, takiego znajomego, jest moim sąsiadem dalszym. Ja nie wiem, czy mówiłem już o nim chyba na modlitewnym kiedyś. Wiecie, on to jest naprawdę, gdyby... Modlę się, żeby ten człowiek się nawrócił. Wyrzucisz go drzwiami, wyjdzie oknem. Takich ludzi trzeba w Królestwie Bożym. Wiecie, on nie jest w stanie, nie jesteś w stanie odprawić go z niczym. On jak po coś przyjdzie, to musi dostać. Choćbyś tego nie miał. No nie wiem, trzeba to skądś wytrzasnąć. On jak potrzebuje coś, to się nie liczy, że ty mówisz, o wiesz co, już jest 10:00, już jest 11:00, daj spokój. Może no stanę do ciebie, zrobię to do ciebie, stanę o 5:00 rano. Nie. 11:00. Jest też taki, jeżeli potrzebujesz o północy gdzieś zajechać, coś zrobić, załatwić i zadzwonić do niego, to jest pod domem w 5 minut. Ale kiedy on potrzebuje, wszystko musi mieć. Wiecie, ja wam powiem taki kiedyś przykład. On przyszedł do domu, ja się kąpałem. I słyszę, że tam ktoś wali po drzwiach, bije. Już było zamknięte drzwi, bo to oczywiście 11:00 to jego pora. Bije po drzwiach, na dzwonek tam wszyscy ten... No i wszyscy wiedzieli, że to mój kolega, no to niech tata idzie, nie? No to po co my będziemy wychodzić, jak... To do niego, nie? No i, a ja sobie pomyślałem, skoro się kąpię, to się już będę kąpał, może se pójdzie, nie? I chodzi se i śpiewa se koło domu, wiecie? I tam na okno gdzieś tam puka, bo widzi, że światło się świeci. Koło domu se chodzi, dookoła. Puka tam na okno. Potem gdzieś tam obszedł dookoła. Ja sobie powolutku się myję i wiecie, wcale mi się nie śpieszyło. Umyłem się, ubrałem się, zęby se umyłem jeszcze czekam, posłucham tam, okno było uchylone, posłucham. No śpiewa se, chodzi se po polu. I tak długo czekał, aż ja zeszedłem na dół, otworzyłem i mówię, o co chcesz? No i wtedy dopiero, jak dostał co chciał, było załatwione, to dopiero poszedł. A był też taki, kiedyś taka sytuacja była, że ja miałem bramę przesuwną taką, ręcznie otwierają i wszyscy o tym wiedzieli, nie? Więc jak przychodził, było wszystko pozamykane, otwierał sobie tę bramę, wchodził sobie i pukał sobie. Wszyscy myśleli, że pozamykane, ale on wiedział, że jest otwarte i otworzył. No i pewnego razu postanowiłem, że zrobię, elektrycznie zamykaną tę bramę. To się mi przyda. I zrobiłem zamykaną tę bramę elektrycznie i on przychodzi, a ja właśnie przez okno z łazienki widzę tam. I patrzę się, jak przyjechało jego auto, to już wiedziałem, bo pełne obroty, silnik na pełnych obrotach, przyjechał, wyhamował, drzwi otwarte, nie ma czasu zamknąć. Wiedziałem, że to on. I on podchodzi do tej bramy i patrzy, a taki fajny ruch. On szarpie tą bramą, zastanowił się, coś nie gra. Zawsze szło otworzyć, nie idzie. Próbuje jeszcze raz, nie idzie otworzyć. I tak się patrzy na to wszystko, próbuje bramka. To mała bramka też zamknięta. I ja z ciekawości byłem już popłakany ze śmiechu, co on zrobi. Byłem przekonany, że zostawi i pójdzie, albo weźmie telefon i będzie dzwonił, bo on nie odpuści, ale chciałem wiedzieć, co zrobi. Wiecie, co zrobił? Zgadnijcie. Nie przeskoczył. Jest taki kawał chłopa, może by miał problem. Złapał tę bramkę, poruszał, zauważył, że na zawiasach jest trochę luzu, zrzucił z zawiasów, otworzył tę bramkę, wszedł, zadzwonił na domowy dzwonek. Ja wyszedłem, specjalnie zbiegłem na dół, twarz poważna, że nic nie wiem. Pytam się go, o co chodzi. Załatwiliśmy tam sprawę, co tam potrzebował. Oczywiście wszystko w porządku. Cześć, cześć. I ja biegiem do łazienki, do góry z powrotem, patrzę się przez okno, co zrobi. Wyszedł ładnie, znowu siłował się, długo go to kosztowało, ale natrefił, nacylował te zawiasy, założył, spróbował i zadowolony sobie poszedł. I taki masz być w modlitwie. Taki ja mam być w modlitwie. Nigdy nie odpuszczać. Jeżeli nie odbiera telefonu, to idziesz i burzysz. Bijesz do drzwi. Słowo Boże mówi, kto puka, temu otworzą. Czy to jest nie do ciebie i do mnie słowo? Jeżeli pukasz, to otworzą drzwi. Jeżeli szukasz, to co tam jest napisane? To znajdziesz. Halleluja. Szukających Pana. Czytaliśmy o szukaniu Pana, o Jego obliczu, o Jego ręce. Jeżeli szukasz Pana, jeżeli masz sytuację w swoim życiu, kiedy szukasz Pana i nie możesz znaleźć Go, to szukaj dalej, bo Go znajdziesz. Halleluja. Poświęć Mu więcej czasu. A kto kołacze, temu otworzą. Halleluja. Tam jest jeszcze napisane, kto z was, prosząc, ma dziecko i kiedy dziecko prosi o rybę, da mu węża. Czy jest możliwość, żeby oszukał ciebie zwykły ojciec? A tym bardziej Bóg da Ducha Świętego, da dary swoje. Halleluja. Bóg kocha, zrozumcie, Bóg kocha swoje dzieci i On chce, żeby przychodziły do Niego. On nie jest zdegustowany i siedzi i mówi, no znowu idzie. Absolutnie, absolutnie. Diabeł właśnie przychodzi do ciebie z taką myślą. On przychodzi i mówi, no widzisz, wczoraj byłeś, prosiłeś, jeszcze nie podziękowałeś, dzisiaj znowu idziesz prosić. Jak ty wyglądasz? Chociaż podziękuj, chociaż w kilku słowach powiedz. Diabeł przychodzi z takimi myślami. Popatrzcie, jaki religijny jest. Nie znaliśmy go z tej strony. On mówi, powinieneś podziękować najpierw, nie proś go o następną rzecz. Podziękuj mu najpierw. Tak diabeł ci mówi. Nie możesz prosić o następną. A ty przychodzisz i mówisz, tatusiu, poddaję się. Nie daję rady. Znowu potrzebuję ciebie. A mówi, jestem do tego, żeby ci pomóc. Po to tu jestem. Halleluja. Po to Jezus Chrystus oddał swoje życie, żeby ci znowu pomóc. Kocham cię i dlatego chcę ci pomagać. Odrzućmy wszelkie myśli. Kiedy diabeł poddaje myśli, on nie wie, co ty myślisz. Dlatego musisz w tym momencie zadziałać. Nie możesz działać wtedy, kiedy już uległeś pokusie, wtedy już musisz pokutować. Ale wtedy, kiedy przychodzą ci myśli negatywne, a żeby rozpoznać, jakie to są myśli, czy są negatywne, czy nie, to co musisz? Musimy być z Nim. Musimy znać Słowo Boże. Musimy Go znać nie z litery, ale z relacji. Nie z litery. I nie musisz wcale, powtórzę te słowa, nie musisz wcale zrobić więcej. Nie musisz dołożyć starań. Nie musisz skumulować swoich godzin. Zrób to z rozkoszy. Zrób to dla siebie i dla Niego. Halleluja. Wiecie, robiąc dla Niego coś, robimy to dla siebie. I do tego chcę was zachęcić. W modlitwie bądźmy wytrwali. Halleluja. Bądźmy wytrwali. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj z modlitwy. Nie rezygnuj, gdyż Bóg ma do ciebie rozwiązanie. U Niego nie ma czasu. To jest nasz problem. U Niego nie ma czasu i u nas jeden rok to się ciągnie niesamowicie. Czasami szybko przeleci, a czasami się ciągnie niesamowicie. Ale u Boga 20 lat to jest tak pstryknięcie tylko. Czasami czeka na ciebie całe życie i znosi to, co my potrafimy nawyczyniać. I patrzy i dalej ciebie kocha. Popatrzcie, taki jest nasz Bóg. Nie zrezygnował. Dalej kocha. A my, kiedy coś zrozumiemy, cieszymy się, przytulamy się. Tatusiu, jak bardzo Cię kocham. On mówi, ja Ciebie kocham cały czas. Cały czas. Halleluja. Dlatego poddajmy się Bogu. Poddajmy nasze myśli Bogu. Nie pozwólmy, aby diabeł z jakimkolwiek rezygnacją, z jakimkolwiek smutkiem, jakimś zasmuceniem, z jakimkolwiek obmową, z jakimkolwiek dziadostwem przyszedł do naszego życia przez nasz umysł. Od razu to podejmijmy decyzję. Od razu w tym miejscu, kiedy ćwiczymy, chciejmy się rozprawić z tym w bramie, aby to nie weszło głębiej. Szkoda naszego serca, szkoda naszego serca. Nasze serce jest wypielęgnowane przez Ducha Świętego, przez krew Jezusa, aby tam przyjmować klejnoty, aby tam cenne rzeczy mogły trafiać, te cenne rzeczy, aby tam trafiały. Szkoda jest Twojego serca, ono jest tak cenne, ono jest tak naprawdę drogie, że tam mają najcenniejsze, najwartościowsze rzeczy wpływać. A wtedy automatycznie będą wypływać takie rzeczy. Halleluja. Gdyż to Bóg. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Amen? Halleluja. Myślę, że Duch Święty dotyka naszych serc i wiemy, że Bóg jest po naszej stronie. Poddajmy się Bogu. Przeciwstawmy się diabłu, a odstąpi od nas. W każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Sytuacja jest ciężka. Przychodzisz, Panie, poddaję się Tobie. Poddaję się Tobie. Szukam Twojego oblicza. Tylko Ty mi możesz pomóc. I w imieniu Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się tej sytuacji. Oddalam ją. Jeżeli to jest myśl, wyrzucam to. Chcę Twój pokój. Chcę mieć Twój pokój. Jeżeli to jest jakieś słowa, jakieś oskarżenia padają pod Twoim adresem, to wiecie, co się dzieje? Widzieliście kiedyś, co się dzieje przez krzyż Golgoty? Ja kiedyś w widzeniu widziałem, Pan Jezus mi pokazał, co się dzieje z oskarżeniami. Leci sobie oskarżenie. Ktoś oskarża Ciebie. Może to być, zawsze to będzie szatan, może to być przez ludzi. Oskarżenie leci i natrafia to, bo po drodze Ty przyjąłeś Jezusa Chrystusa i po drodze jest krzyż Jezusa. Ten natrafia na krzyż. To oskarżenie nie trafia w Ciebie, tylko w Jezusa Chrystusa. I On wziął to na siebie, a to się obraca i leci błogosławieństwo do Ciebie. Amen? On wziął na siebie przekleństwo. On wziął wszelkie obelgi. On wziął wszystko to, co ja powinienem wziąć. A z Jego krzyża, z Jego życia płynie już błogosławieństwo. Halleluja. Amen? Więc tak patrzmy na to. I wtedy będzie nam łatwiej. Dziękuję bardzo.